Czas mączki zbliża się wielkimi krokami, stąd wybór Wrocławia i kortów Redeco. Zawsze potrzeba, powiedzmy, czasu też, żeby przejść na mączkę i ostro się przygotować, także postanowiłem tutaj spędzić trochę więcej czasu. Z przyjazdu do stolicy Dolnego Śląska cieszą się też inni czołowi polscy tenisiści. Cała przyjemność po mojej stronie. Obecnie tutaj jest Hubert, jest Kacper, jest Mateusz, więc mamy naprawdę dobrą ekipę do treningów. Możemy spokojnie przygotowywać się do kolejnych startów, szlifować formę razem, więc to zawsze raźniej. Wszyscy razem się wzajemnie motywujemy i napędzamy, więc jest to na pewno dobry układ dla nas wszystkich. Dla polskich graczy ostatnie i najbliższe dni to czas przygotowań do zmiany nawierzchni. Przyjeżdżają zawodnicy tam, gdzie mają najlepsze warunki do gry. W tej chwili Hubert i Majszak i Żuk przygotowują się do turniejów na ziemi. Mają tutaj optymalne warunki, jeśli chodzi o nawierzchnię. I już od niemalże tygodnia wszyscy trenują u nas we Wrocławiu, z czego się bardzo cieszymy. No i myślę, że zawsze jak tylko zawodnicy będą mieli okazję w Polsce przygotowywać się do turniejów na mączce, to zawsze chętnie przyjadą do nas na Redeco. Hubert Hurkacz jak zwykle nie wybiega myślami daleko w przyszłość. Na razie do tych kolejnych, najbliższych startów się przygotowuję i powiedzmy myślę o najbliższym turnieju, najbliższym meczu. Turnieje turniejami, ale jeden dla Hurkacza w tym roku będzie wyjątkowy. No zawsze marzyłem o wystąpieniu w olimpiadzie, żeby właśnie w niej zagrać i cieszę się, że będę miał taką niesamowitą okazję. A jakie cele stawiają przed sobą Kamil Majszak i Kacper Żuk? I jakie mają plany? W przyszłym tygodniu rywalizować będę w Challengerze w Pradze. Później tak naprawdę jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się dostanę do eliminacji Mastersa w Rzymie, natomiast nie jest to przesądzone. Na pewno tuż przed Roland Garros wystąpię w eliminacjach, jeszcze nie wiem, ale turnieju ATP albo w Genewie, albo w Lyonie. No teraz najbliższe dwa tygodnie Challenger w Pradze i Challenger w Zagrzebiu, potem tydzień przerwy, trenowania i eliminacja Rolanda Garrosa. Tenis w czasie pandemii? No łatwo nie jest. Dla nas takim największym utrudnieniem jest przede wszystkim podróżowanie, gdzie cały czas trzeba lecieć z testem, cały czas są różne regulacje w różnych krajach. My jako Polacy, czy w ogóle jako Unia Europejska nie mamy aż tak źle, ale są kraje, które po prostu jak chcą gdzieś wjechać do jakiegoś kraju, to muszą odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę i nie ma od tego ustępstw. No na pewno tutaj ATP stara się też pomagać zawodnikom i my tutaj już czujemy, że jest coraz lepiej. Troszkę te restrykcje są jakby dla nas mniejsze, więc troszkę więcej swobody to też jest potrzebne zawodnikom, dlatego myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej. Najlepszy polski tenisista reprezentuje barwy Redeco Wrocław, ale tak naprawdę nie ma to teraz większego znaczenia. Może kiedyś, mówi Rafał Paluch. Jeśli chodzi o to granie zawodowe, już takie stricte, to klub w Polsce nie ma dla niego żadnego znaczenia, ani dla nas tak naprawdę. To jest tylko, możemy się poszczycić, że Hubert reprezentuje nasze barwy, ale gra jakby na swój własny rachunek i na swoje nazwisko w świecie. Jeszcze w Polsce nie dorobiliśmy się takich lig jak w Niemczech czy we Włoszech, że rzeczywiście kluby najlepsze rywalizują ze sobą. Trzymamy kciuki za czołowych polskich tenisistów, a o ich występach będziemy mówić w wiadomościach sportowych Sport Game.